Jak można zauważyć w tle, jesteśmy z drużyną od początku, a nawet wcześniej, jeszcze zanim trafiła do Plus Ligi. Cieszymy się, że możemy wspierać tak wspaniały i bardzo ambitnie rozwijający się zespół. My, jak co roku, deklarujemy chęć wsparcia jako przedstawiciele firmy, jako firma konsorcjum Stali. Ale należy też dodać, że nasi pracownicy w bardzo mocnym składzie uczestniczą też w meczach, wspierają drużynę i mentalnie, i kibicując. A my w dalszym ciągu będziemy robić też to, co robiliśmy do tej pory. Także cieszymy się, że możemy brać czynny udział w tym projekcie. A naszym zawodnikom życzymy samych sukcesów. To są bardzo miłe chwile, w których możemy formalizować ustalenia podjęte wcześniej. Takie ustalenia, które mają charakter kontynuacji naszej lokalnej współpracy. Jest mi bardzo miło, że firma Konsorcjum Stali, jak od wielu, wielu lat, wspiera nas. Jest z nami nie tylko mentalnie, ale też ciałem. Na trybunach kibicują i członkowie zarządu, i pracownicy firmy. W związku z tym cieszę się, że będziemy mogli w chwili obecnej kontrolować tę współpracę, ale jednocześnie walczyć o najwyższe cele, również w Lidze Mistrzów w Europie, co powinno przynieść chlubę kibicom, ale również naszym sponsorom. Dziękuję bardzo.